Witam Cię, drogi przyjacielu. Witam Cię, bracie, witam Cię, siostro. Witam każdą osobę, bez wyjątku, która uczestniczy, która nas ogląda, która jest po drugiej stronie monitora, przed komputerem, przed monitorem, jakkolwiek uczestniczy w tym nabożeństwie. Jesteśmy razem. Ty jesteś tam, my jesteśmy tu, ale w duchu jesteśmy razem. I ja wierzę, że z głębi naszych serc wzniesie się dzisiaj chwała i uwielbienie dla naszego Boga. Że każdy z nas otworzy swoje serce i wyrazi, jak bardzo miłuje Boga, jak Go kocha, jak jest Mu On ważny. Więc bracie i siostro, drogi przyjacielu, otwórz swoje serce i zapragnij. I zapragnij spotkać się z Bogiem. Powiedz, że chcesz Go uwielbić, powiedz, że Go szukasz, że potrzebujesz Go, a On przyjdzie i będzie z Tobą i będzie na miejscu, w którym Ty jesteś. Niech Cię Pan błogosławi. Mamy dzisiaj, słuchajcie, nabożeństwo przed świętami, przedświąteczne, więc rozraduj się i rozwesel się, bo będziemy mieli, słuchajcie, potem kilka nabożeństw, będziemy mogli się cieszyć i radować, śpiewać pieśni, dziękczynienia, kolędy, które uwielbiają, które mówią o tym, że się narodził Chrystus Pan, a On się narodził. Jak mówili prorocy, On przyszedł na świat i zbawił wszystko to, co zginęło. A Słowo Boże mówi w Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jeśli uwierzyłeś w Boga, On Cię zapieczętował. Twoje imię zostało zapisane w Księdze Żywota. Halleluja, bądź błogosławiony w Panu. Jeśli jeszcze w Niego nie uwierzyłeś, jeśli Go szukasz, zrób to jak najszybciej, aby zaczęła się wspaniała przygoda, Twoja przygoda z Bogiem. On Cię będzie prowadził, On będzie Ci dawał wszystko, czego potrzebujesz, będzie odkrywał przed Tobą wspaniałe rzeczy. Boże, jesteś dobry. Pomódlmy się, zawołajmy do Pana, zanim zaczniemy śpiewać i grać, a potem uwielbiajmy Go radosnym sercem, wesołym sercem. Halleluja. Módlmy się, zachęcam Cię do modlitwy. Panie nasz i Boże, jesteś dobry dla nas, jesteś cudowny dla nas i Panie, dziękujemy Ci za to miejsce i za ten czas. Za to, że Panie, po raz kolejny możemy, Panie, się zgromadzać, że po raz kolejny możemy, Panie, wielbić i wysławiać Ciebie. Ty jesteś dobry dla nas. Ty, Panie, przydajesz te możliwości, abyśmy mogli uczestniczyć razem w tym nabożeństwie. Boże Święty, pobłogosław nam. Panie, pobłogosław to niedzielne nabożeństwo, ten niedzielny poranek i daj, Panie, by każda osoba, która nas ogląda, która, Panie, uczestniczy w tym nabożeństwie, która otwiera swoje serce, by wielbić Ciebie, by przychodzić do Ciebie i napełniać się wszystkim, co Ty dajesz, została w Tobie ubłogosławiona. Boże Święty, błogosław cały ten czas, błogosław słowo, które będzie głoszone, błogosław, Panie, wszystkich nas i daj, Panie, by nasze dziękczynienie, uwielbienie i błogosławieństwo były miłe Tobie. Niech się, Panie, rozradują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają, którzy Cię pragną, którzy Cię potrzebują, a my Tobie oddajemy cześć i wszelką chwałę. Prowadź nas, Panie, teraz przez swojego Świętego Ducha, a imię Twoje niech będzie wywyższone pomiędzy nami. Halleluja! Bądź błogosławiony w Panu Jezusie Chrystusie, drogi przyjacielu, a teraz śpiewaj z nami. Śpiewaj, słyszę Boży głos, jak głośno brzmi cała ziemia w przebudzeniu drży. Halleluja! Przychodzi Pan, przychodzi cudowny, święty Bóg. Przyłącz się, uwielbiaj z nami Jezusa. On jest dobry, On jest wspaniały, On jest cudowny. On kocha każdego z nas. Słyszę Boże głos, jak głośno brzmi. Halleluja. W przebudzeniu cała ziemia drży. Każdy język zgodnie wyzna, że imię Jezus ponad wszystkim jest. O, chwalmy Go, chwalmy Go. Wszyscy razem, wszyscy razem. Chwalmy Go, o, chwalmy Go. Podniósł naród swój,
wieczny Bóg. Kłaniamy się przed Tobą, Tyś Bogiem jest. Wywyższamy Ciebie, Tyś Królem jest. Uwielbiamy Ciebie, Tyś wieczny Bóg. O halleluja, chwalmy Go. Tak, nasz Panie, Ciebie chwalimy, Ciebie błogosławimy, Tobie oddajemy wszelką chwałę, bo jesteś dobry, bo jesteś wspaniały, bo Ty nas strzeżesz, Ty zawsze jesteś z nami i śpiewamy, jak mówi Twoje słowo, pasterzem moim jest mój Pan. Halleluja! Uwielbiaj Boga! Pasterzem moim jest Pan, On leczy duszę moją. Wspaniały Ojciec, mój Pan, mój Bóg, mój tata. Sprawiedliwością jest sam, prowadzi prostą drogą. Nie będę szperać świetnika tego świata. Choćbym nawet szedł doliną ciemną, nie przestraszę się, bo będziesz ze mną, wiem. Choćbym nawet szedł doliną ciemną, nie przestraszę się, nie przestraszę się. O, wysławiamy Cię, Panie Boże nasz. Pasterzem moim jest Bóg, zaznaczam moje czoło. Wspaniały Ojciec, mój Pan, mój Bóg, mój tata. Zastawia przede mną stół na oczach moich kroków. Nie będę szperać w ślinikach tego świata. Pasterzem moim jest Pan, kielich się przelewa. Wspaniały Ojciec, mój Pan, mój Bóg, mój tata. I wiem, że na długi czas zamieszkam w domu Jego. Nie będę szperać w ślinikach tego świata. Choćbym nawet szedł doliną ciemną, nie przestraszę się, bo będziesz ze mną, wiem. Choćbym nawet szedł doliną ciemną, nie przestraszę się, nie przestraszę się. O, wysławiamy Cię, Panie nasz, bo jesteś dobry, jesteś dla nas dobry, Panie nasz. Śpiewaj razem z nami, jesteś dobry nasz Panie. Jesteś dobry, jesteś dobry, Twoja łaska się nie kończy. Jesteś dobry, jesteś dobry dla nas, jesteś dobry.
Tak, nasz Panie, jesteś dobry dla nas. Jesteś wspaniały, jesteś cudowny, Panie, i śpiewamy, że mamy Ciebie jako przyjaciela, Panie, że Ty jesteś tym, który jest zawsze z nami. Jezusa mam i jestem pewny, że ja na Nim nigdy nie zawiodę się, mówią słowa następnej pieśni. Wyznawaj to, ogłaszaj to, bo Twój Bóg jest tym, który Cię ukochał, tym, który daje wszystko, co najlepsze, by był szczęśliwy. Halleluja, wywyższamy Cię, nasz Panie. Zwyciężył każdy zdanie, lecz jestem wolny. O Jezus, 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 bądź gdzieś tam. Jezus, Jezus, świeć pokonał. Jezus, Jezus, moc i chwała ma. Jezus, Jezus, wielki Bogiem. Jezus, wielki Bogiem, jest Zbawicielem Twoim. Jezusa mami jestem pewny, że ja na Nim nigdy nie zawiodę się. On przezwyciężył każdy strach i lęk. Jestem wolny. Jesteś mi wolny, aleluja. Jezusa mami jestem pewny, że ja na Nim nigdy nie zawiodę się. On przezwyciężył każdy strach i lęk. Jestem wolny. Jestem, jesteś mi wolny. Przytłacza Cię, że prześladuje Cię, gdy wszystko sypie się, Ty nie poddawaj się, lecz na Jezusa spójrz, bo On jest Panem Bóg, do nieba ręce wznieś, a On objawi się. Gdy świat przytłacza Cię, że prześladuje Cię, gdy wszystko sypie się, Ty nie poddawaj się, lecz na Jezusa spójrz, bo On jest Panem Bóg, do nieba ręce wznieś, a On objawi się. O Jezu, Jezus, On zwycięstwo dał. Jezus, Jezus, świeć pokonał. Jezus, Jezus, moc chwały ma. Jezus, Jezus, wielki Bogiem. Jezus, Jezus, On zwycięstwo dał. Jezus, Jezus, świeć pokonał. Jezus, Jezus, moc chwały ma. Jezus, Jezus, wielki Bogiem. Tak, nasz Panie, Ty jesteś wielkim Bogiem, cudownym Bogiem,
wszechmogącym Bogiem, Panie, dziękujemy Ci, że Ty nas uratowałeś, że Ty nas odmieniłeś, że Panie, Ty jesteś zawsze z nami. I Panie, wyznajemy, teraz śpiewamy, że Ty jesteś naszą twierdzą. Jak mówi Twoje słowo, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Do Ciebie tylko przychodzimy, Ciebie się trzymamy. Bo Panie, gdy jesteśmy z Tobą, Boże nasz, jest nam dobrze. Gdy jesteśmy z Tobą, jak mówi psalm, nie cieszy nas ziemia. Nie patrzymy już na to, Panie, co jest wokoło, ale swój wzrok jest kierujemy, Panie, kierujemy tylko na Ciebie, bo jesteś cudownością, życiem, chwałą i prawdą. Halleluja! Na 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 na. Jezu, Ty jesteś! Jezu, Ty jesteś twierdzą mą, pomocą najpewniejszą. Tobie polega serce me, nie wysłuchujesz mnie. O mój Jezu, Jezu, Ty jesteś twierdzą mą, pomocą najpewniejszą. Tobie polega serce me, Ty wysłuchujesz mnie. Na 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 na. Jezu, Ty jesteś twierdzą mą, pomocą najpewniejszą. Na Tobie polega serce me, Ty wysłuchujesz mnie. Zaśpiewaj jeszcze raz, Jezu! Jezu, Ty jesteś twierdzą mą, pomocą najpewniejszą. Na Tobie polega serce me, Ty wysłuchujesz mnie. Na, 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 na. Serca, by śledzić się stoi spragniony Twych słów i czekasz, Ty przyjdziesz znów. Woła Jezu, Jezu, to woła Twój lud, otwiera swe serca, by śledzić się stoi spragniony Twych słów i czekasz, Ty przyjdziesz znów. Umacniaj, umacniaj, buduj swój zbór. Święty na pośni za gór, niech duch Twój powieje jak chce, nas wszystkich poprowadzi mnie. Jezu, to woła Twój lud, otwiera swe serca, by śledzić Jemu. Stoi skradziony Twych słów i czekasz, Ty przejdziesz. O Jezu, Jezu, to woła Twój lud, swe serca, by śledzić Jemu. Stoi skarbiony Twych słów i czekasz, Ty przyjdziesz znów. Umacniaj, umacniaj i buduj swój zbór. Swych świętych na Boże za gór. Niech Duch Twój powieje jak chce, nas wszystkich poprowadź i mnie. Jezu, to woła Twój lud, otwiera swe serca, by śledzić Jemu. Stoi spragniony Twych słów i czekasz, Ty przyjdziesz znów. I czeka. I czekasz, Ty przyjdziesz znów. I czekasz, Ty przyjdziesz znów. Halleluja, tak nasz Panie przyjdź. Przyjdź i bądź, Panie, pomiędzy nami. Dotykaj każde serce. Dotykaj, Panie, każdą osobę, Boże nasz, która teraz do Ciebie przychodzi. My tak Ciebie miłujemy, tak Ciebie pragniemy i śpiewamy. Tak pragnę Cię. Pragnę odczuć Cię. Przyjdź i dotknij je. Przyjdź, nasz Panie. Przyjdź, nasz Panie, niech ta pieśń, kolejna pieśń, będzie słowami Twojego wyznania, Twojej modlitwy, które przynosisz do Boga. Śpiewaj z nami, halleluja.
Śpiewaj z nami, proś Go, wołaj do Niego i oczekuj. I oczekuj, bo Słowo Boże mówi, że wszyscy ci, którzy Boga miłują, którzy wierzą, że się z Nim spotkają, spotkają się z Nim. Tak pragnę odczuć Cię, przyjdź i dotknij mnie. Tak pragnę znaleźć Cię, więc zabij o tak pragnę. Tak pragnę odczuć Cię, przyjdź i dotknij mnie. Tak pragnę znaleźć Cię, więc zabij o wzmacniasz mnie, wzmacniasz mnie. Bardzo pragnę Cię, stoję dziś, stoję dziś. Wiebie Cię, wieprzyć, wieprzyć i wypełni mnie. Halleluja, przyjdź i wypełnij, wypełnij nas. Tak pragnę jesteś Ojcem naszym, Panem naszym, wysławiamy Cię, halleluja. Wzmacniasz, wzmacniasz mnie, wyczekam tak, tulisz mnie, tulisz mnie. Bardzo pragnę Cię, stoję dziś, stoję dziś. I wielbię Cię, więc przyjdź, więc przyjdź. I wypełnij mnie, więc przyjdź, więc przyjdź. I wypełnij mnie, więc przyjdź, więc przyjdź. I wypełnij mnie. Halleluja, halleluja. O tak nasz Panie szukamy Cię, pragniemy Cię, tak jak śpiewaliśmy, przyjdź. Przyjdź i wypełnij nas, bo Panie potrzebujemy. Bo potrzebujemy przybywać blisko Ciebie, Panie Bóg, gdy jesteśmy przy Tobie, Boże nasz. Wszystko zaczyna się układać tak, jak ma być. Panie, a my potrzebujemy posilenia od Ciebie, mądrości od Ciebie. Boże Święty, byś nas pouczył, byś nas, Panie, poprowadził, byś rozjaśnił, Panie, nasz wzrok, byś otworzył nasze uszy, byśmy słyszeli, Panie, głos Twój i, Panie, szli tam, gdzie Ty nas prowadzisz. A my, Panie, przynosimy Tobie dziękczynienie i uwielbienie i dziękujemy za Twoją wielką dobroć, której, Panie, możemy doświadczać. O, Panie, jesteś taki dobry dla nas. Halleluja, halleluja. Uwielbiamy Ci. Uwielbiamy Ci. Otwórz swoje serce i wielbi Ojca. Wielbi Jezusa. Poddaj się wspaniałemu prowadzeniu Świętego Ducha. Halleluja. Gdy muzyki dźwięk odchodzi gdzieś tam, jestem znowu tu. Tęsknię za tym, by coś cennego dać, coś co dotknie Twe serce. Chcę przynieść więcej niż pieśń, kilka nut lewisów, to nie jest to, czego chcę. Ty patrzysz głębiej niż to, skąd pochodzi ten dźwięk, za
Ciebie jest Jezu mój, za winy moje przepraszam, Panie, wszystko co mam dla Ciebie jest Jezu mój. Nie wyrazi nic żadna pieśń, żaden jaką wartość ma. Słabym jestem ja, nie posiadam nic, wszystko dla Ciebie jest. Chcę przenieść więcej niż pieśń, kilka notek i słów, to nie jest to, czego chcę. Panie, tak nasz Panie, Ty nas ocaliłeś, Ty nas wyratowałeś, Ty zbawiłeś nas i Panie nie dałeś, abyśmy zaginęli, abyśmy zginęli, lecz Panie otworzyłeś przed nami drzwi nowego życia. Ty przyszedłeś jako Zbawiciel, Jezus Chrystus, droga, prawda i żywot. I Panie otworzyłeś i otworzyłeś nam dostęp do Ojca. Dziękujemy Ci za to, że Panie możemy przychodzić, że możemy przychodzić i mieć społeczność z Ojcem naszym, że imiona nasze zostały zapisane w Księdze Żywota. Panie, w Tobie jesteśmy szczęśliwi. Dziękujemy Ci, wielbimy Cię i wywyższamy. I śpiewamy Hosanna, Hosanna, Hosanna i uwielbienie Bogu Najwyższemu, Bożemu Synowi, Świętemu Duchowi. Halleluja! Wolę Twoją.
Wysławiamy Cię, przychodzimy do Ciebie, Panie nasz. Tyś cudowny, wspaniały, Tyś jedyny, jedyny Bóg, prawdziwy Bóg. I Ty przyszedłeś na ten świat. A Ewangelia Jana mówi, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. Halleluja. Ty na początku byłeś Słowem, tam gdzie sam najwyższy Pan. Swą chwałę ukrył w tym, co stworzył, lecz objawił Ciebie nam. Jakie piękne jest imię Twe, jakie piękne jest imię Twe, Twe imię Jezu. Jakie piękne jest imię Twe, nic im nie równa się. Jakie piękne jest imię Twe, Twe imię Jezus. Nie chciałeś mieszkać w niebie bez nas, więc przyniosłeś niebo. Jezu jest największa, nic nas nie rozłączy już. Jak cudowne jest imię Twe, jak cudowne jest imię Twe, Twe imię Jezu Królu nasz. Jak cudowne jest imię Twe, jak cudowne jest imię Twe, Twe imię Jezu. Jak cudowne jest imię Twe, Twe imię Jezu. Thank you.
Tak nasz Panie, tak nasz Panie, Twoje imię, przed Twoim imieniem, Panie, drżą demony. Boże nasz, Ty powiedziałeś, Ojcze, że na imię Twojego Syna zygnie się wszystko na niebie, na ziemi i pod ziemią. Panie, dziękujemy Ci, że możemy być, że możemy do Niego przychodzić, że zostaliśmy nazwani Jego imieniem. I Panie, tak jak Ty powiedziałeś, że zostaliśmy wyrwani z mocy ciemności i przeniesieni do Królestwa Syna Twojego umiłowanego, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteśmy z Nim, że możemy być przy Nim i że, Panie, Twoja opieka jest nad nami. Ty nie dajesz, byśmy zginęli. Ty nas chronisz i strzeżesz. I, Panie, gdy poddajemy się Tobie, Twoje namaszczenie spływa na nas i, Panie, nic nie może się nam złego stać, bo Ty strzeżesz nas, bo Ty chronisz nas, Boże Święty, i prowadzisz do wieczności z Tobą. Panie Święty, wielbimy Cię, wywyższamy Cię i dziękujemy Ci, że mamy ten wspaniały czas, że możemy, Panie, Cię wielbić i wywyższać, co jest naszą chlubą i naszym zaszczytem. Panie, w chwałę Tobie oddajemy. Miłujemy Cię, kochamy Cię i, Panie, radujemy się z tego, że Ty jesteś z nami. Boże Święty, błogosław nam każde serce, Panie, każdego uczestnika tego nabożeństwa, błogosław. Panie, nie daj i daj, by każdy mógł odczuwać to, że jesteś blisko Niego, bo, Panie, Ty tak nas umiłowałeś, Ty tak nas ukochałeś, Ty przyszedłeś, Ty się narodziłeś. Boże Święty, jesteś taki dobry i życie swoje oddałeś za nas, abyśmy w Tobie mogli żyć. Panie, dziękujemy Tobie za życie. I prosimy Cię, mów teraz do nas. Tak jak dotykasz serca nasze, dobrze jest nam, Panie, być z Tobą i blisko Ciebie. Tak dotykaj serca nasze, Panie, również przez swoje słowo. Słowo, które będziesz nam posyłał prosto z nieba. Panie, my błogosławimy pastora, który będzie je przekazywał. Obdarz go, Panie, wszelką mądrością, wszelką łaską. Panie, przydaj mu wszelkiej zdolności i biegłości. I, Panie, daj mu swoje namaszczenie, by mówił Twoje słowo, a nam daj, Panie, byśmy przyjęli Twoje słowo, byśmy zrozumieli Twoje słowo, byśmy, Panie, słuchając, wzrastali, by nasza wiara wzrastała. Tobie oddajemy cześć i chwałę. Ciebie wywyższamy i błogosławimy. A Twoje święte imię, Panie, niechaj będzie wywyższone pomiędzy nami, bo jest piękne, bo jest cudowne, bo jest potężne. Ty jesteś taki dobry. Cześć i chwała niech będą oddane Bogu Ojcu, Bogu Synowi, Bogu Świętemu Duchowi. A Ty bądź błogosławiony w Panu Jezusie Chrystusie. Słuchaj Bożego Słowa. Halleluja. Amen.
Witam was wszystkich, bracia i siostry, bardzo serdecznie. Witam wszystkich przyjaciół Bożej Prawdy. Radujemy się, cieszymy się, że jesteśmy przed Bożym obliczem. Tym bardziej, że dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą przed Bożym Narodzeniem, przed świętami, kiedy będziemy radować się i cieszyć się z narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego chciałbym zapowiedzieć, pamiętajmy, 24, czyli Wigilia, mamy w rodzinach z naszymi domownikami, radujemy się, cieszymy się przed Bożym obliczem przy stołach. Natomiast 25, pierwszy dzień świąt, będziemy mieli znowu zgromadzenie przed Bożym obliczem, w mocy Bożej, w Duchu Świętym. Będziemy radować i cieszyć się. Będziemy śpiewać Bogu na chwałę. Przygotuj się na dobre kolędowanie. Drugi dzień świąt, 26, również będziemy mieli wspaniały czas Bożego uwielbienia też i kolędowania. I jeszcze mamy w tym roku taką okazję, 27, niedziela, również będziemy mieli jeszcze takie świąteczne nabożeństwo, a więc radujemy się, cieszymy się, że przed Bożym obliczem będziemy mieli te dni radości i pokoju Bożego, który Jezus Chrystus przyniósł na ten świat, przychodząc, aby nas odkupić. A więc zaczynamy dzisiejsze nabożeństwo. Pomódlmy się przed Bożym obliczem i czytajmy Boże Słowo. Panie nasz, radujemy się i cieszymy się, że jesteś wśród nas, obecny tu w Duchu Twoim Świętym, że się możemy Tobą cieszyć i Tobą radować, bo nie ma żadnych przeszkód, żadna choroba, żaden wirus nie jest w stanie przeszkodzić naszej społeczności z Tobą. Panie nasz, nikt nie jest możliwym, żeby nas zatrzymał. Dlatego cieszymy się w dzisiejszym dniu, radujemy się, że Ty nas zgromadziłeś, że jesteśmy przed Twoim obliczem w mocy Twojego Ducha Świętego. Radujemy się, cieszymy się. Teraz prosimy, błogosław Twoje słowo. Daj, abyśmy, Panie, je mogli rozważać na Twoją chwałę i ku zbudowaniu nas wszystkich. Bądź wywyższony, hosanna, halleluja. I wszyscy powiedzieli amen. Kochani, chciałbym dzisiaj poruszyć takie ważne zagadnienie dla Kościoła Bożego, mianowicie oblubienica baranka przygotowała się. Będziemy czytali z objawienia Jana, 19 rozdział od 5 do 10 wersetu. A od tronu rozległ się głos mówiący: chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan Bóg nasz wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie: napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie: to są prawdziwe słowa Boże. I upadłem Mu do nóg, by Mu oddać pokłon. A On rzecze do mnie: nie czyń tego, jam współsługa Twój i braci Twoi, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Wesele baranka, a więc zobaczmy, wesele, które mówi nam o Jezusie Chrystusie. I to wesele baranka jest jednym z największych wydarzeń, o którym prorokuje, o którym się wypowiada Biblia. A kim jest oblubieniec? Oblubieniec Jezusa. Oblubienica Jezusa. Oblubieniec to jest Jezus Chrystus. Kim jest oblubienica? Czytaliśmy na początku: weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. A więc oblubieniec to jest Jezus Chrystus i jest też oblubienica. Kto będzie oblubienicą Jezusa Chrystusa? Musimy dokładnie to wiedzieć, jako my, jako dzieci Boże, jako ci, którzy znamy Jezusa Chrystusa i mamy Go w sercach naszych. Oblubienicą jest Kościół, jest zbór Chrystusa.
zbór składa się ze wszystkich tych osób, które chcą zostać zupełnie uwolnione od grzechu przez Jezusa Chrystusa. To są ci ludzie, którzy zaczęli iść po drodze, która prowadzi do Bożej natury. I drugi Piotra, pierwszy rozdział, czwarty werset mówi, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Być może niektórzy doszli już o wiele dalej. Są członkami w ciele Chrystusowym i przygotowują się, aby zostać oblubienicą Chrystusa. Po pierwsze, to są osoby, które miłują Jezusa i są Jego naśladowcami. Po drugie, to są ci, którzy mają ogromną tęsknotę, aby być razem ze swoim Panem. Po trzecie, to są ci ludzie, którzy postanowili, że będą służyć Jezusowi z całego swojego serca, z całej swojej duszy i z całej swojej siły. A więc według przykazania miłowania Boga jest to bardzo ważne. I wreszcie po czwarte, to są ci ludzie, których Jezus oczyszcza, oni będą wspaniałym zborem, bez skazy, zmazy, gdyż oblubienica jest święta, jak mówi Słowo Boże. W liście do Efezjan, w 5 rozdziale, drugą część 25 wersetu do 27 przeczytajmy. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Oblubienica jest podobna do swojego oblubieńca. 1 Piotra 1,15 mówi, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. A więc zobaczmy, nasze postępowanie musi być podobne do postępowania oblubieńca, czyli Jezusa Chrystusa. Na podobieństwo Jezusa Chrystusa. A więc jesteśmy naśladowcami Chrystusa. I to jest niezwykle ważne, abyśmy zwrócili uwagę na nasze życie, czy ono naprawdę jest życiem, które przygotowuje nas do tego, byśmy byli tą doskonałą oblubienicą. Abyśmy byli tym doskonałym zborem, abyśmy byli tymi doskonałymi ludźmi napełnionymi Bożym Duchem Świętym. Czy zmierzamy w tym kierunku, czy dążymy do tego, aby stawać się podobnymi do oblubieńca? Oblubieniec liczy na to, że my będziemy wstępować w jego ślady. Dlatego też przyszedł, ażeby pokazać, jak należy iść, jak należy kroczyć, jak należy postępować, jak należy myśleć, w którym kierunku mamy się udawać. Dlatego bądźmy naśladowcami Chrystusa. Oblubienicą Chrystusa są ci, którzy będą święcić czystością i świętością dokładnie tak, jak ten, który ją powołał. A więc święcimy naszego Pana naszą czystością. Święcimy naszego Pana naszym postępowaniem, naszym życiem codziennym. Czy rzeczywiście z życia naszego jest znoszona chwała poprzez nasze uczynki, poprzez nasz sposób życia przed Bożym obliczem? Tak jak na początku czytaliśmy, i dano jej przyobleć się w czysty, lśniący bisior. Dano przyobleć się oblubienicy w czysty, biały, lśniący bisior. A co to jest ten bisior? I właśnie tu w tym samym wersecie jest to wyjaśnione. Bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. A więc zobaczmy, Słowo Boże nam mówi, że dano przyobleć się, czyli że jakby ktoś ubrał oblubienicę w ten piękny, czysty, biały bisior lśniący. Ale Słowo Boże nam pokazuje tutaj w przeczytanym fragmencie, że to, co
co określone jest jako dane przeoblec się, to oznacza, że my jesteśmy ludźmi, którzy te czyste, zdrowe, właściwe uczynki czynią w życiu swoim. Oczywiście one są produkowane przez Bożego Ducha Świętego w naszym życiu, ale my musimy iść w ślad za Jezusem. My musimy iść, poddając się Bożemu Duchowi Świętemu. Oblubienica Chrystusa przygotowuje się. Ona się przygotowuje, wykorzystuje każdą sekundę życia po to, ażeby tutaj na ziemi przygotować się dla swojego oblubieńca. My wiemy, że kiedy mówimy o oblubienicy, oblubieńcu, to najczęściej nam się przypomina ślub, wesele, radość. A więc jeśli myślimy o oblubienicy, oblubieńcu, to mamy na myśli, że oblubieniec wygląda pięknie, jest przyozdobiony i oblubienica w bardzo szczególny sposób jest przyozdobiona. Na tą uroczystość ślubną oblubienica ubiera się w bardzo szczególny sposób. Zakłada taką sukienkę, w której przez resztę swojego życia już nigdy nie będzie zakładać, już nigdy nie będzie ubrana w tą sukienkę. A więc jest coś bardzo szczególnego w tym czasie, kiedy oblubieniec przychodzi, aby wziąć ślub ze swoją oblubienicą. Ty jesteś oblubienicą Jezusa Chrystusa. Zbór Boży, Kościół Boży, który żyje według doskonałości Jezusa Chrystusa i Go naśladuje i żyje w Duchu Świętym, przygotowuje się na wesele baranka. Dlatego bądźmy ludźmi, którzy naprawdę robią to dążenie, to staranie, którzy starają się przypodobać się swojemu oblubieńcowi. Piękny, lśniący strój, który ubierze oblubienica, to coś, co przygotowała właściwie sama, chodząc w sprawiedliwości, kiedy żyje na ziemi. Chodząc w sprawiedliwości. Jeśli my dążymy do sprawiedliwości, jeśli my dążymy do tego, ażeby podobać się naszemu Panu, będziemy przyozdobieni w lśniący, biały, piękny bisior. Dlatego dążmy do tego, bo to jest zachęta, którą nas zachęca Słowo Boże. Mateusza w 22 rozdziale, 14 wersecie jest powiedziane, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Zobaczmy, wielu wezwanych, wiele jest osób wezwanych, wiele jest ludzi, którzy mają być w Kościele Jezusa Chrystusa, które mają się stać oblubienicą. Ale powołanie do tego, ażeby stać się oblubienicą, to nie jest od razu uczynienie danej osoby oblubienicą. Oblubienicą dopiero się stajemy, kiedy zaczynamy przyozdabiać się, kiedy zaczynamy przygotowywać się, kiedy zaczynamy strój odpowiedni zakładać. A więc, bracie i siostro, zakładaj strój oblubienicy. Zakładaj te przyozdobienia, na które Twój Pan Jezus Chrystus, mój Pan Jezus Chrystus czeka. On na to czeka. My mamy w ten sposób postępować. Oblubienica, czyli zbór. Niewielu jest takich ludzi, którzy rzeczywiście mogą zaliczać się do tej grupy. Niewiele jest ludzi. Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi, że to jest niewielka liczba tych ludzi. A więc przygotujmy się, żebyśmy my weszli w skład tej oblubienicy. Właściwie oblubienica nie jest jakąś elitarną grupą. To nie jest grupa jakaś szczególnie wybrana, do której należą wyjątkowi chrześcijanie i tylko niektórzy mają prawo być jego częścią. Oblubienica nie jest też liczną grupą. Ale nie dlatego, że tylko kilka zaproszeń zostało wysłanych i zapraszających oblubienicę. Dzieje się tak, ponieważ bardzo niewielu ludzi chce odpowiedzieć na to zaproszenie. Przypominamy sobie, jak kiedyś Jezus Chrystus opowiadał o tym zaproszeniu na ucztę.
I zobaczmy, jak ludzie, którzy zostali zaproszeni na ucztę, odmawiali. Jeden po drugim odmawiali i wreszcie ci, którzy byli zaproszeni, wszyscy odmówili, bo mieli jakieś swoje sprawy, bo mieli jakieś swoje starania, mieli jakieś swoje dążenia, mieli swoje cele, które chcieli osiągnąć. Kochani, kogo wtedy Pan kazał zaprosić? Wszystkich. Idź pomiędzy opłotki, idź w takie miejsca, które jakby nie sprzyjają temu, ażeby być oblubienicą. Ale idź tam i zaproś wszystkich. I przywołaj ich. A ci, którym to było przygotowane, zostaną odrzuceni. A więc nie bądź odrzuconym człowiekiem, ale dąż do tego, żeby być przyozdobionym, przygotowanym na Bożą ucztę, na Boże wesele, bo to jest naprawdę oczekiwanie i oblubienicy, i oblubieńca. A dzieje się tak, że ludzie nie odpowiadają na zaproszenie. Aby być częścią oblubienicy, trzeba odpowiedzieć na powołanie i zacząć naśladować Jezusa Chrystusa. Musimy zacząć naśladować oblubieńca. Oblubieniec oczekuje, że będziemy podobni do Niego. Musimy iść tą drogą, którą Jezus Chrystus szedł. Musimy iść za Nim i wstępować w Jego ślady. Czasu jest bardzo mało. Dlaczego o tym mówię? Bo zbliżamy się właśnie do tego czasu, kiedy oblubieniec nadchodzi. Jest taki czas, w którym Duch Święty pobudza wielu ludzi, wielu kaznodziei, wielu pastorów do tego, ażeby nawoływać, by zbór Boży, by Kościół Boży przygotował się jako oblubienica, bo wkrótce nadejdzie Pan, aby nas zabrać na wielką swoją ucztę, na wesele. I to jest naprawdę czas bardzo bliski. A więc czasu bardzo mało. Nadal jest czas łaski jeszcze dla oblubienicy, aby się przygotowała i usłuchała wezwania. Czas na ziemi to czas zaręczyn dla Jezusa i Jego oblubienicy. A więc życie nasze teraz, w tym okresie, to są zaręczyny z Jezusem Chrystusem. Musimy wiedzieć, że Kościół Jezusa Chrystusa jest narzeczoną Jezusa Chrystusa. Więc zaręczyny są, a te zaręczyny polegają na tym, żebyśmy w tym okresie czasu w szczególny sposób byli dla siebie mili. Jezus Chrystus jest dla nas miły, bardzo miły, jest dla nas bardzo kochający, jest wspaniały i na każdy dzień nas wyrywa z najprzeróżniejszych opresji. Teraz wyrywa nas z pandemii, wyrywa nas z najprzeróżniejszych trudnych okoliczności i będzie wyrywać, jak mówi Słowo Boże, aż do nadejścia czasu, w którym przyjdzie, aby swój Kościół, aby swój zbór z tej ziemi zabrać. Czas na ziemi to zaręczyny, jak powiedzieliśmy. Oboje mają płonącą miłość do siebie nawzajem. Tęsknią za tym, aby połączyć się ze sobą. Oblubienica tęskni za oblubieńcem, oblubieniec tęskni za oblubienicą. A więc Jezus Chrystus chce się połączyć ze swoim zborem, chce się połączyć ze swoim Kościołem. Oblubienica chce być blisko swojego niebiańskiego oblubieńca. Bardzo blisko. Dlatego stajemy na kolana, dlatego mamy społeczność, dlatego się modlimy, dlatego wielbimy naszego Pana, tak jak przed chwilą razem z grupą uwielbiającą wielbiliśmy Pana w pieśniach. Z całego serca, wywyższając Jego imię, bo chcemy mieć tą bliskość z Nim. Teraz właśnie chcemy być bardzo mili dla siebie, kiedy jesteśmy tu na ziemi. Kiedy nas zabierze do swojej wieczności, kiedy nas zabierze do swojego królestwa, tam już to będzie w nas tkwiło, to będzie w nas mieszkało, że będziemy mili. To będzie po prostu coś, co będzie przychodzić w bardzo naturalny sposób, bo będziemy mieli naturę Chrystusową.
Teraz się o to staramy, teraz do tego dążymy, ale to jest wielki wysiłek. W niebie nie będziesz musiał tego wysiłku w swoim życiu wykładać, ażeby być miły, bo ta miłość będzie nas wszystkich ogarniać. Nadzieja przeminie, wszystko przeminie, miłość, a miłość pozostanie. Ona się nigdy nie zmieni. Pragnienie, czy pragniemy zrobić absolutnie wszystko. To pragnienie w nas płonie. Wszystko chcemy zrobić, aby zapłacić każdą cenę, aby być godnym oblubieńca, aby być razem z Nim. Wkładamy w to wysiłek. Ile wysiłku wkłada narzeczona, aby podobać się swojemu narzeczonemu? Tak samo my jako zbór musimy wkładać ten wysiłek, ja i ty mamy wkładać ten wysiłek, by podobać się naszemu narzeczonemu, Jezusowi Chrystusowi. To jest naprawdę wspaniałe i do tego nas wszystkich zachęcam. Bo czasu, jak powiedziałem już, jest niewiele. Ale nadal jest czas łaski dla oblubienicy. Tak jak wspominałem, nadal jest czas łaski, aby się przygotować i usłuchać wezwania. Słuchaj wezwania, przygotuj się, bo to jest naprawdę ważne. Zobaczmy, kiedy oblubieniec nadchodził, to wszystkie panny miały mieć w lampach swoich olej. Mamy właśnie czas, kiedy do naszych lamp zaczynamy gromadzić zapas oleju. Co to znaczy zapas oleju? To znaczy moc Ducha Świętego, to znaczy ten olej Bożego Ducha Świętego, abyś nie był rozczarowany, kiedy przedłuża się na przykład czas pandemii. Niektórzy ludzie zaczynają być niecierpliwi i mówią, kiedy to się skończy, kiedy to się skończy, bo to już tak długo trwa. Właśnie teraz potrzebny jest ten olej. Właśnie zapas oleju potrzebny jest tobie i mnie. Dlatego właśnie oblubienica jest teraz nawoływana, aby się przygotowała. Przygotuj olej, przygotuj Ducha Świętego. Tyle mieliśmy spotkań najprzeróżniejszych w Duchu Świętym. Płynęliśmy w Bożym Duchu Świętym, zstępował na nas Duch Święty. Prorokowaliśmy, mówiliśmy innymi językami. A teraz jest czas, aby wykazać się płonącymi lampami. Płonące lampy, zapas oleju. Właśnie teraz może ci się wyczerpać twój olej. Jezus Chrystus nadchodzi, oto oblubieniec idzie. Właśnie rozległ się głos, właśnie rozlega się głos, oblubieniec idzie. A ty masz gotową mieć lampę i masz mieć przygotowany zapas oleju, aby ci starczyło, jak już przyjdzie. Aby ci starczyło, aby moc Ducha Świętego ciebie prowadziła, aby moc Pana ciebie ze wszystkich stron otaczała, abyś była zwycięzcą. Pierwszy krok, aby odpowiedzieć na powołanie, aby stać się oblubienicą, jest naprawdę ważny. Droga, którą mamy iść, jest opisana w Kolosan, w 3 rozdziale od 1 do 17 wersetu. Nie będziemy teraz tego fragmentu przeczytać, ale ty możesz otworzyć twoją Biblię i możesz ją sobie, ten fragment sobie przeczytać. Jak mamy się przygotować? Jak mamy być ludźmi, którzy naprawdę i swój charakter, i swój temperament, i swoje całe życie podporządkowują i przygotowują do tego, by stać się podobnym do Jezusa Chrystusa, do oblubieńca. Zmysł oblubienicy jest skierowany do wieczności. My naprawdę myślimy o wieczności, aby tam na wieki wieczne żyć z Panem, w stronę tego, co jest tam w górze. Myślmy o tym, co jest w górze, nie o tym, co jest na ziemi, czytamy w Słowie Bożym. Dlatego bądźmy przygotowani. Oblubienica jest cierpliwa, pokorna i czyni wszystko w imię Jezusa. Jeżeli modlimy się o choroby, to nie robimy tego w imieniu naszym, ale modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, tego, którego
za niecały tydzień, za kilka dni będziemy wspominać. On jest naprawdę wśród nas. Jezus Chrystus z Nazaretu cały czas działa. W mocy swojej uzdrawia, leczy, pomaga, rozwiązuje problemy. Jedyne, czego pragnie, to przyspieszyć dzień przyjścia. Jezus Chrystus chce przyjść wkrótce, chce przyjść jak najszybciej. I my, jako wierzący ludzie, mówimy Maranata, a więc przyjdź, Panie Jezu, przyjdź jak najszybciej. 2 Piotra, 3 rozdział, 12 werset mówi: jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją, rozpalone żywioły rozpłyną się. Oblubienica jest zakochana, że chce zapłacić każdą cenę, aby zakończyć z wszelkim grzechem. Czy masz pragnienie, aby zakończyć w swoim życiu te wszystkie grzeszne działania? Czy masz to pragnienie? Wiem, że do końca będziemy się borykać ze swoim grzesznym ciałem, ale czy mamy to pragnienie? Czy zaczynamy w tym kierunku dążyć? Czy robimy starania w tym kierunku? Jezus Chrystus nam pomoże. Jezus Chrystus nas wzmocni. Jezus Chrystus napełni nas Duchem Świętym i da dobre owoce z naszego życia. Da to, o czym mówi Słowo Boże. Aby je zakończyć z wszystkim tym, co nie jest podobne do Jezusa Chrystusa. Oblubienica odrzuca wszelkie złe myśli i umartwia je. Kolosan 3 rozdział, 5 werset mówi tak: umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Widzimy, Słowo Boże bardzo jasno wypowiada się na ten temat. Jest to ten werset, który należy do tych, które wymieniłem wcześniej, że Kolosan 3 rozdział od 1 do 17, przeczytajmy sobie. Tam jest ten werset właśnie. I to jest ten fragment, który nam mówi dokładnie, w jakim kierunku oblubienica ma zmierzać. W ten sposób życie Chrystusa objawia się w oblubienicy. Staje się tą, która jest podobna do oblubieńca. Jeśli tylko dążymy w tym kierunku, jeśli umartwiamy. Co to znaczy umartwianie? Umartwianie nam by się wydawało to coś takiego, jakieś takie działanie w życiu człowieka. Nie, jeśli mówimy o umartwianiu na przykład zwierzęcia, no to po prostu je zabijamy. Ja nie mówię, żebyśmy to robili, ale jeśli to mamy na myśli, czy o tym mówimy, to musimy mieć na myśli. Jeżeli mówimy, że mamy coś w sobie umartwiać, to znaczy, że w sobie mamy coś zabić. Musimy w swoim życiu umartwić to, doprowadzić do śmierci to, co ciągnie nas przeciwko oblubieńcowi, co nie pozwala nam być wiernymi oblubieńcowi. To jest naprawdę ważne. Pamiętajmy o tym. Całą swoją istotą oblubienica tęskni za tym, żeby być razem z Chrystusem. I wie, że jedyny sposób, w jaki może to osiągnąć, to stać się taką jak On. Oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Jej natura staje się przekształcona w boską naturę, taką, jak jest Jego natura. Umiłowani, Słowo Boże mówi w 1 Jana, w 3 rozdziale, 2 i 3 wersecie: umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, kim będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty.
widzimy, jak jest pokazane to wyraziście, mamy się oczyszczać. Tak jak On jest czysty, my musimy dążyć do tego. Właśnie w tym kierunku zmierzać. Nie uznaje niczego innego poza doskonałością. To jest dążenie oblubienicy. Nie uznaje niczego poza doskonałością. A więc jeśli czynisz coś i widzisz, że to jest nie tak, poprawiaj to. Dąż do tego, żeby czystość wstąpiła do twojego, mojego życia. W jaki sposób? Poprzez społeczność z Bogiem. Poprzez modlitwę, czytanie Słowa Bożego, poprzez obserwowanie siebie. Słowo Boże mówi w wielu miejscach, pilnuj za nogą twoją, gdy idziesz do domu Bożego. Pilnuj za nogą twoją. A w innym miejscu apostoł Paweł z kolei mówi, że mamy poddawać siebie próbie. Czy trwamy w wierze? Czy naśladujemy Chrystusa? Poddawaj siebie próbie. Patrz, czy w twoim życiu idzie wszystko we właściwym kierunku. To nie musi być tak, że ktoś ciebie będzie ciągle sprawdzać. Ty musisz siebie sprawdzać i dążyć do tego, żeby żyć w czystości. A więc dążmy do tego. Każda myśl, która nie jest miła Chrystusowi, musi być umartwiona. Odrzucajmy nie tylko czyny, działania, ale też myśli niewłaściwe. Słowo Boże nam mówi, że mamy możliwość nie dopuścić, aby myśli nasze krążyły po naszej głowie. Apostoł Paweł o tym mówi bardzo wyraźnie, że możemy każdą myśl podbić w niewolę. I to jest działanie poprzez Bożego Ducha Świętego. Moglibyśmy powiedzieć, nie można nad myślą zapanować, bo one same gdzieś tam lecą. Lecą, jak ich nie pilnujesz. Koń, jeśli go puścisz, lejce wyrzucisz z rąk, to też pójdzie, gdzie będzie chciał. Ale jeśli weźmiesz lejce w ręce i założysz całą uprząż dla konia, to pójdzie tam, gdzie ty chcesz. Tak samo jest z twoimi i moimi myślami. Myśli nasze pójdą, jeśli będą na uprzęży. Jeśli będziemy mieli lejce w rękach. A więc panuj nad twoimi myślami, nie tylko nad czynami. Walcz o czystość myśli twoich, bo Słowo Boże ciebie do tego zachęca. Grzech to dla oblubienicy żadna alternatywa, ponieważ chce być razem ze swoim oblubieńcem. A więc oblubienica nie ma takiej możliwości wyboru. Będę sobie grzeszyć albo będę sobie nie grzeszyć. To nie jest alternatywa. Jedynym wyborem dla oblubienicy jest nie grzeszyć, odrzucić grzech, albo inaczej mówiąc, odrzucać grzech za każdym razem, kiedy przychodzi. Oblubienica staje się czysta i święta, jak oblubieniec jest święty. Ubrana lśniący bisior, czyli sprawiedliwe uczynki świętych, jak czytaliśmy na początku w tym 19 rozdziale w 8 wersecie. I wreszcie wesele baranka. Gdy oblubienica będzie wreszcie gotowa, aby spotkać swojego oblubieńca, wtedy Jezus przyjdzie z powrotem, aby zabrać swoją umiłowaną, ciebie i mnie. Aby zabrać ciebie i mnie, jeśli tylko dążymy do przyodziania się w czysty, lśniący, biały bisior. Czy dążymy? Czy staramy się? Czy modlimy się o to? Czy wołamy? Czy nam naprawdę na tym zależy? Po tylu latach ucisków wreszcie będą mogli połączyć się ze swoim oblubieńcem. Całe niebo będzie się cieszyć i świętować to wydarzenie. Możesz sobie wyobrazić całe niebo? Nie tylko to, które widzisz nad swoją głową, kiedy spojrzysz w górę. To jest kawałeczek nieba. A Pismo Święte mówi, nieba niebios nie mogą ogarnąć Boga. I te nieba niebios, wszystko będzie się radować, kiedy oblubieniec będzie się łączył z oblubienicą. Możesz to sobie wyobrazić? Pewnie nie możemy sobie tego wyobrazić, ale tak będzie, bo tak mówi Słowo Boże. Dlatego przygotuj się, włóż ten wysiłek,
aby naprawdę stawać się podobnym do oblubieńca. Uroczystość weselna, potężna, wspaniała. Objawienie Jana 19, rozdział 7 i 8 werset. Na początku czytaliśmy, mówi tak: weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Teraz oblubienica będzie już razem z oblubieńcem na wieki wieków. Ta długa noc prześladowań i trudnych chwil kończy się właśnie. Oblubienica jest już doskonała. Kiedy łączy się ze swoim oblubieńcem, zaczyna być doskonała, bo pozbawiona grzesznego ciała. A więc to, co nas oddziela od oblubienicy, jest nasze grzeszne ciało, z którym musimy walczyć. Jest oblubienica doskonale zjednoczona z wolą Jezusa w ciele i w naturze. Nigdy na całą wieczność nie zostaną już rozłączeni. Wyobrażasz sobie? Kościół z Jezusem Chrystusem już nigdy przez całą wieczność nie zostanie rozdzielony. W 1 Koryntian w 6 rozdziale, 17 wersecie czytamy takie słowa: kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Łączysz się z Panem, łączysz się z Jezusem Chrystusem i jesteś z Nim jednym duchem. Twojego ciała już nie ma. Nie ma grzesznych pożądliwości. Nie ma grzesznych myśli. Jest tylko absolutna doskonałość duchowa. A więc jesteśmy z naszym Panem. Ludzie, którzy należą do oblubienicy, stoją tam w niebie. Rzesza Bożych wojowników i bohaterów, przyodziany lśniący biały bisior. Wspaniali Boży wojownicy, ty i ja mamy stać się tymi wojownikami. Świecą jaśniej niż słońce, świecą czystością jak sam Chrystus. Są święci i należą do Niego. Oblubienica jest postawiona ponad aniołami, ponad wszelkim Bożym stworzeniem, aby być pomocnicą samego Syna Bożego. Pomocnicą Syna Bożego. Mamy stać się pomocnikami Syna Bożego. Oczywiście bohaterzy Starego Testamentu i męczennicy, którzy wyszli z wielkiego ucisku, będą wśród Bożych sług, będą mieć społeczność z Chrystusem. Ale oblubienica Chrystusowa ma bardzo szczególne powołanie. Po pierwsze, według Słowa Bożego siedzi obok Chrystusa. Po drugie, jest podobna do Niego. Po trzecie, przeszła przez te same cierpienia, które Jezus Chrystus przeżył na ziemi. I czwarte, a teraz oblubienica otrzymała swoją zapłatę. To jest wspaniały czas, dlatego musimy się na to przygotować. Ta nagroda jest o wiele większa niż cokolwiek innego, co możemy sobie wyobrazić, co zostało dane komukolwiek w niebie lub na ziemi. Nie ma większego daru, jakim zostanie obdarowana oblubienica, zbór Boży, jeśli tylko będzie dążyć. Dążyć do uświęcenia, do przyodziania się w czysty, lśniący, biały bisior. Praca oblubienicy w wieczności zawsze będzie u boku oblubieńca. Objawienie Jana 22 rozdział 17 werset mówi tak: a duch i oblubienica mówią przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie przyjdź. Słyszysz? Powiedz przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.
weź wodę żywota do swojego wnętrza, aby to ożywiło, wytrysnęło twoim wnętrzu ku żywotowi wiecznemu. Nie możemy używać naszego czasu na ziemi w lepszy sposób niż przygotowywać się na ten dzień, kiedy on przyjdzie. Z żarliwym wyczekiwaniem. Kochani, nie mamy lepszego działania tu na ziemi niż przygotować się na przyjście oblubieńca i przywołać jak najwięcej osób, żeby weszli do zboru Bożego, do Kościoła Bożego, żeby też stali się oblubienicą. Jezus Chrystus nie jest zainteresowany tym, aby tylko kilka osób było oblubienicą. Chce, aby wszyscy. Aby wszyscy przyszli, aby wszyscy stali się uświęceni i stali się oblubienicą. Miłujmy Jezusa Chrystusa tak mocno, aby życie, które prowadzimy tutaj na ziemi, było godne oblubieńca. Aby oblubieniec był radosny, że może właśnie wziąć ślub z oblubienicą. Kochani, to jest naprawdę cudowny czas, a my mamy na ten czas być przygotowani. Dlatego wołajmy się nawzajem, a wszyscy pocieszajmy się tymi słowami. Jezus Chrystus przychodzi. Chciałoby się powiedzieć, on już przyszedł do Betlejemu. Tak, przyszedł. Ale on przyjdzie jeszcze raz. Było pierwsze przyjście, teraz będzie drugie, najważniejsze. Właściwie trudno stopniować, które jest ważniejsze. Ale to będzie finał tego wszystkiego, co Bóg chce podarować człowiekowi, tobie i mnie. Dlatego bądźmy naprawdę ludźmi, którzy przygotowują się na Boże przyjście. Tak jak na samym początku powiedzieliśmy sobie. Oblubienica baranka przygotowała się. Do czego? Do wesela, do ślubu, do tego, aby połączyć się ze swoim Panem. Dlatego bądź gotowy, już czas. Bądź gotowy, bądź gotowa, bo czas nadchodzi. Właśnie jest czas wzywania do tego, że oblubieniec przychodzi. Przygotuj się. Naprawdę się przygotuj. I nie patrz na te słabości, które są dookoła ciebie. Nie patrz na te choroby, pandemie, problemy, czy jakiekolwiek inne rzeczy, które zaczynają ciebie w jakiś sposób uciskać. To jest ucisk. To nie jest jeszcze wielki ucisk, ale to już jest ucisk. Żebyś nie stracił swojego oleju do lampy. Aby się nie okazało, że się nie przygotowałeś, nie przygotowałaś wystarczająco, aby twoja lampa płonęła. A ma płonąć do samego końca, aż oblubieniec przyjdzie i zabierze. Dlatego przygotuj się. Przygotuj się, weź słowo w rękę, módl się, napełniaj się Bożym Duchem Świętym. Jest odpowiedni moment, jest odpowiedni czas. Dlatego napełniaj się Bożą mocą, bierz olej w zapasowe naczynia, abyś miał co dolewać do twojej lampy. I niech cię Bóg w tym obficie błogosławi. Skłońmy głowy, pomódlmy się na koniec, aby Pan nas prowadził w życiu naszym. Panie nasz, jesteśmy twoimi dziećmi. I naprawdę zależy nam na tym, aby wypełniać twoją wolę, aby chodzić twoimi drogami, aby ciebie naśladować, aby żyć według twojego przykładu, aby być napełnionym Duchem twoim świętym, aby chodzić w mocy i zwyciężać, aby nie być ciągle rozczarowanym, że jakieś próby, jakieś doświadczenia, jakieś prześladowania się przedłużają. One będą trwały tyle, aż ty powiesz dość, stop, i one się wtedy zatrzymają. A kiedy to powiesz, decyzja należy do ciebie. Dlatego daj nam, Panie, wytrwałości. Daj nam, Panie, dążyć we właściwym kierunku. Prowadź nas, Panie. A teraz, kiedy
przybliżamy się do tego wspaniałego czasu, że będziemy radować się i cieszyć się, wspominając, że Jezus Chrystus narodził się w Betlejemie Judzkim. Daj nam, aby ta radość była taka naprawdę głęboka, pełna pokoju i pełna Bożej mocy. Daj naszym rodzinom ten wspaniały czas wspólnie razem i błogosław nas. Przygotuj, Panie. Przygotuj do tych świąt, ale też przygotuj nas do tego najważniejszego, do święta Twojego powtórnego przyjścia. A za wszystko bądź wywyższony, uwielbiony i błogosławiony. Hosanna, halleluja. I wszyscy powiedzieli amen. Odnalazłem miejsce w Tobie. Dziś nadzieję w sercu mam. Niech moje życie będzie obficiem Twym. Chcę coraz lepiej Ciebie znać. Coraz lepiej Ciebie znać. Twa obecność między chcę dla Ciebie.
Ciebie żyć. Chcę dla Ciebie, chcę dla Ciebie żyć, Jezu. O Jezu, chcę dla Ciebie, chcę dla Ciebie żyć, Jezu. Jezu, chcę dla Ciebie.